Witam Was bardzo serdecznie w trzecim unboxingu mangowym. Czemu trzecim? Pomimo tego, że na kanale znajduje się masa unboxingów, w tym kilkanaście co najmniej tych związanych z mangami. Ano dlatego, że jest to paczka, która nie jest taka zwykła, bo są to mangi używane. A takich zakupów dokonałem do tej pory dwa i ten jest właśnie trzeci. Po raz pierwszy było to Pluto, które przyszło w idealnym stanie i byłem bardzo zadowolony, szczególnie, że cena była odpowiednia. Odpowiednio niska oczywiście. Natomiast drugim było, jeżeli ktoś pamięta, to była to Oblubienica Czarnoksiężnika, dwa tomiki na spróbowanie, które no nadal nie wiadomo, czy będę zbierać chwilowo. Nie, natomiast tutaj co jest, no to jest dużo większa paczuszka i zgaduję, że jest tutaj naprawdę więcej mang nawet niż cała seria Pluto, którą zebrałem jakby w całości, tak? Był to zakup jednorazowy sześciutkiego. Natomiast tutaj jest tego więcej i nie jest to tylko i wyłącznie jeden tytuł. Ja chcę tutaj, nic nie było wcześniej otwierane komisyjnie przy Was na nagraniu oczywiście, ale przy Was otwieramy i widzę już mangusie, które Wam prezentuję, co tu się wszystko, co tutaj się takiego znajduje, bo jest tego naprawdę sporo. Odsuniemy trochę tak, mam nadzieję, że wszystko widać i wyciągamy, co tutaj jest po kolei. Mamy Wzgórze Apolla. Tytuł od JPF-u, ale nie jest to tylko i wyłącznie jeden tomik, dlatego wyjmę je wszystkie już, żeby tutaj zaprezentować. Jest tutaj również drugi tomik Wzgórza Apolla oraz trzeci tomik. Ja nie znam dokładnie okłady, dlatego tak sprawdzam, czy na pewno to jest ten tomik, a nie inny. Jest tutaj również czwarty tomik Apolla, oczywiście Wzgórza Apolla. I uwaga, piąty tomik Wzgórza Apolla. I uwaga, bo tego się nie będziecie spodziewali. Ups. Zerowy tomik, znaczy bonus track, który nie wiem za bardzo z czego się składa, ale jest tu po prostu manga również, więc jest to kolejny tomik Wzgórza Apolla. I to wszystko. To są wszystkie. Przepraszam bardzo, i jeszcze została dodana tutaj zakładeczka Wzgórza Apolla Yuki Kodama. Tak ona się tutaj prezentuje. Z tego co kojarzę, jeżeli się źle kojarzę, to Wzgórza Apolla na pewno ma chyba na pewno ma więcej tych tomików. Z tego co mi się wydaje, jest ich 8, ale tutaj może jakąś rekonstrukcję troszeczkę zmienimy, żeby trochę więcej miejsca. I zaprezentuję Wam pierwszy tomik tego tytułu, nad którym się zastanawiałem chyba 2 lata, czy kupować. Ja teraz po prostu się nadarzyła taka fajna okazja, że można było sobie kupić to w większej paczuszce, w lepszej cenie, a manga, jak sami możecie na pierwszy rzut oka zobaczyć, jest w dobrym stanie, także tutaj nie powinno być, powinien być zadowolony z tego wszystkiego. Obwoluty, co i JPF chyba nie często stosuje, kiedyś może częściej, w tych większych przynajmniej wydaniach mangowych. Natomiast jak możecie zauważyć, no to jest obwoluta i po prostu dosłownie to samo. No niestety czasem tak bywa. Nie wiem po co wtedy jest obwoluta, jeżeli to wygląda po prostu tak samo. Natomiast obecny JPF troszeczkę poszedł bardziej w te ekskluzywne wydania mang w twardych oprawach. Tak to się prezentuje. Szczerze powiedziawszy, ja do końca nie wiem. Ja jestem takim też człowiekiem, typem, że po latach doświadczeń związanych z mangą i anime, głównie z anime, mam coś takiego wyrobione, że na 90-95% zobaczę okładkę, zobaczę kto to robi, zobaczę rysunki, to stwierdzam, to będzie raczej dobre. I mówię czemu 90-95%, no bo raz na jakiś czas się jakiś łam trafi typu jakieś nieznośne produkcje. Teraz co mi na szybko przychodzi do głowy, to taki była bajka o dziewczynce pająku, które wyglądało koszmarnie. Tam reżyseria leżała. Możliwe, że light novelka, bo słyszałem bardzo dobre opinie, jest lepsza, natomiast bajka wyglądała tragicznie. Ogólnie rzecz biorąc, tak abstrahując od mangi, tutaj Wzgórza Apolla oczywiście, to jest
coś takiego w animacji, że te light novelki często dostają kijowe adaptacje i ślepo nie warto oglądać ich, chyba że ktoś nie ma problemu z tym, żeby porzucać serię i tak nie podoba mi się wywalony w to, już do tego nie wracam. Ja jestem jeszcze tego typu człowiekiem, czego, jeżeli chodzi o filmy czy seriale, czegoś takiego nie mam, natomiast jeszcze o animację coś takiego mi zostało. I tak to się prezentuje, ale z tego co wiem, Wzgórza Pola no to jest taka bardziej okruchowo-życiowa, okruchowo-życiowy tytulik, który raczej tutaj w pierwszych tomikach nie ma spoileru, dlatego wam to tak prezentuję. No ale bardzo, bardzo fajne rysunki. Pomimo, że to wydaje się bardzo proste, te rysunki tutaj chociażby, to jest to taki fajny klimacik, oddaje, bardzo mi się podoba. Tutaj też widzę, że gra na pianiny. Patrzę jeszcze, czy są jakieś fajniejsze. O, jak utopić dziewczynkę. Czekajcie, czy to... Nie, dobra. To jest chłopak, już miałem takie, co się dzieje. Jak utopić dziewczynkę, mniej więcej coś takiego tutaj się prezentuje. Oczywiście nie topimy dziewczynek. To tylko zabawa. I dalej nie, patrzę, czy tam jakby nie byłoby jakichś nagle drastycznych scen, dlatego tak poza kadrem. To mogę nawet ubrać i myślę, że nie ma co przeglądać sobie Wzgórza Apolla, jeżeli chodzi o każdą obolutę, bo jak sami widzieliście, to było to samo. Ewentualnie w tym bonus tracku, który w zasadzie nie wiem czym jest, ale wydaje mi się, że po prostu czymś dodatkowym, jak to no, brzmi, bonus track, raczej coś dodatkowego. Tak, to jest dosłownie to samo pod obwolutami, to nie ma sensu wam tego pokazywać, ale jednak, że no, po każdym tomiku przelecimy sobie mniej więcej jak to grzbietowo i tak. Nie wiem, co by musiało się stać, żebym nie skompletował do reszty tego tytułu, jednakże no, czwarty tomik, no to tak trochę nie za bardzo, drugi tomik tak, o. Fajne też designy postaci, taki typowy, no fajny, a mówię typowy, taki typowe szkolne, tutaj jest jedno troszeczkę popsute, ale o tym wiedziałem. Tak się to prezentuje, drugi tomik. No, zakładeczka JPF, robi tylko jedną stronę, ubolewam, ale no. Trzecia. Grzbiecik. No tak jak mówiłem, fajnie, no, podobały mi się te po prostu. Podobały mi się, to nie jest nic rewelacyjnego, nic na taką wielką skalę. Wow, super, fantastycznie. Jak to będzie na przykład z kolejnym tytułem. Natomiast wygląda dobrze po prostu. Wygląda dobrze i cieszę się, że udało mi się coś takiego zakupić. Tak to się prezentuje. Czwarty tomik, piąty. Na pewno jak przeczytam, to dam znać, czy tutaj, czy może w następnym unboxing, może to szybko jakoś nastąpi. Fajnie, że z tyłu też się znajduje jakby więcej tutaj postaci, bo to w zasadzie wszędzie tutaj jest, że na początku mamy postać, która zapewne jest główna taka w danym tomiku. Natomiast z tyłu to możliwe, że chodzi o to, żeby tutaj jeszcze kto tam dokładnie występuje, a tutaj na bonus tracku już sześciutcy. Sześciutcy, wszystkie osobistości. No i tak to się prezentuje, mniej więcej będzie prezentowało na półeczce. Jak tylko znajdę miejsce, bo nie ukrywam, że tego miejsca jest coraz mniej i będzie chyba trzeba kupić kolejną półeczkę, a na nią nie mam za bardzo miejsca, bo już są inne półeczki, które do innych rzeczy służą, ale to nieważne. Ja to tutaj przesuwam do tyłu. Wzgórze Apolla. Jeżeli czytaliście, znacie, polecacie, możecie dać znać w komentarzu. Ja chętnie przeczytam, bo pomimo, że kupiłem, no to za dużo o tym, ojoj, za dużo o tym tytule po prostu nie wiem. Nic się na szczęście nie stało, także żyjemy. Ja inaczej to postawię, bo jak widzieliście, tak nie wolno stawiać mań, które są na krawędzi stołu, biurka, czegokolwiek, no bo źle się to może skończyć. Dalej co mamy? Szukamy. Tutaj jest troszeczkę ciężej wyjąć spod spodu. Jest tutaj coś dużego. Odległa dzielnica Jiro. Przepraszam, nie widzę nazwiska. Taniguchi. Manga od Hanami. Nie wiedziałem, że to jest tak grube, szczerze powiedziawszy. A to jest naprawdę grube. I zaraz wam powiem, ile to stron ma. 400. 400 stron, takie powiększone wydanie. Bardzo fajnie wyglądające.
jak możecie się spodziewać, nie mam pojęcia, o czym to jest, ale... Ale jest to jednotomówka od Hanami, a je bardzo lubię. Chociażby taki samotny smakosz. Hanami ma to do siebie, że te dwa wieny wydania czasem lepiej, czasem gorzej wychodzą. Nie chodzi o samo wydanie, ale o regularność. Z różnych powodów już mnie nie wchodzą czemu. Natomiast te jednotomówki, jakieś takie bardziej kulturowo japońskie lub coś w tym rodzaju, tytuły, które wypuszczają, to bardzo fajnie im to wychodzi i wiadomo, że tutaj jest duża jakość, jeżeli chodzi o to. Patrzę, czy tak wszystko ładnie, ładnie. Tutaj są śliskie, wy tego nie widzicie, ja to czuję, dlatego opisuję śliskie stronice. Zastanawiam się, czy to jest wszystko ze śliskiego papieru zrobione. O, cholipka, do tego się nie spodziewałem. No to jest też starsza manga, która tak się możecie nawet po samym rysunku zauważyć. Natomiast to wydanie też mi się wydaje, że już jest takie dość nie takie świeże. Już sprawdzę, że zobaczę, czy jest tutaj coś takiego przedstawione. I jest tutaj 2005 rok. 2005 rok, tutaj pewnie to wyszło. No to już troszeczkę to wydanie ma. No to widać, jak tutaj Hanami troszeczkę długo z nami jest. I tutaj też mamy z tyłu takie, no, skrzydełka. To często jest w tych wydaniach Hanami, to również tych dwóch, dwa w jednym, polubili coś takiego. Tutaj mamy również inne komiksy tego autora, które jakieś tam zdobywały nagrody, czy też po prostu pokazują, jak uznany jest to autor na całym świecie, czy też w samej Japonii. I coś mam problem z składzeniem tych mang. I Odległa dzielnica, szczerze powiedziawszy, no tak jak powiedziałem, nie za bardzo wiem, o czym to dokładnie jest, ale po prostu nadarzyła się okazja, żeby dostać to. Patrzę, czy jest tu jakiś ultra super fajny kadr, ale tak jak mówię, nadarzyła się okazja i po prostu wziąłem dodatkowo to też, bo uważam, że no warto sprawdzić, spróbować i czekając na ojca. Może nie jest to, tak jak mówię, coś rewelacyjnego, co czapki z głów, można się rozpływać nad jednym kadrem, ale moim zdaniem bardzo ładnie wygląda. Wydanie też wydaje się bardzo ciekawe i to jest Odległa dzielnica. Tak po prostu przy okazji, wiecie jak to jest, jak można to coś dorwać jeszcze takiego mniej oczywistego, co może tak na pierwszy rzut oka bym nie chciał sobie kupić, ale no to używana manga, to wiadomo, że w pakiecie troszeczkę taniej i też można sobie sprawdzić po prostu, czy to by było dla mnie, a jak nowe, droższe, no to wiadomo, że troszeczkę inaczej do tego się podchodzi i raczej sięga po takie tytuły pewniaczki, które, chociaż też nie do końca, ale no stara się, przynajmniej ja tak mam, nie wiem jak wy możecie dać znać, że bierze się takiś, kurczę, to na pewno mi się spodoba, albo to już czytałem, to już coś takiego miało miejsce i tak jest, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale możecie mnie naprostować, tak jak powiedziałem w komentarzu. I jeszcze tutaj coś jeszcze mamy, co też nie będzie łatwe wyciągnięcia. O! O! Jest to kolejna jednotomówka od Hanami. I ponownie nie mam pojęcia, o czym dokładnie jest. Ale jest jednotomówką od Hanami, które wierzę po prostu. Możliwe, że po tym... jest to ten sam autor. Nie, tego nie widać, ale to jest ten sam autor, co Odległa dzielnica. I tu również jest śliski papier. Cholipka. No to naprawdę jest tutaj coś takiego. I tym razem mamy tu aż... No to wydaje się, jakby historia troszeczkę Stanów Zjednoczonych. Nie widać, ile tu stron jest, a tu rozdziały, nie wiem, czy są w ogóle... Nie, w ogóle zaczynamy po prostu z grubej rury. To już wam pokazuję, jak to wygląda. Bardzo podobne wydanie, klejona manga w półtwartej oprawie. Ze śliskim papierem, kilkoma kolorowymi stronicami. Szczerze powiedziawszy, ja te dwa tomiki od Jiro Taniguchiego wziąłem troszeczkę... Dziecko... Dobra, lepiej sprawdzać poza kadrem, bo potem coś się dziwnego dzieje i trzeba
Ale nie, tu jednak nie było nic takiego. Już następną stronę sprawdzę dla pewności. Chociaż no, do poród dziecka, no to takie, no nie wiadomo. Ale tutaj na szczęście nic nie było takiego pokazanego. I tak to się prezentuje. To, no, również starsze wydanie, no tutaj ekskluzywne, można powiedzieć. No, kto w dzisiejszych czasach, jakie wydawnictwo, jakie mangi robi w Śliskim Papierze? No. Ja szczerze powiedziawszy, nie wiem, może się znacie, że ktoś taki jest, ale nie wydaje mi się, żeby ktoś tak tutaj obecnie prezentował. Szukam jakiegoś też fajniejszego kadru. Tutaj myślę, że nie ma co się nad tym tytułem rozwodzić, jeżeli go jakoś bardzo nie znam i mogę się o nim wypowiedzieć na przykład jak go przeczytam albo coś w tym rodzaju. Ale tak jak mówię, no to są fajne wydania, no to warto było sobie dorzucić do zakupu po prostu i mamy tutaj dwie jednotomóweczki pod Hanami. Tutaj widziałem jeszcze jeden fajniutki kadr, ale o. Mi się coś takiego podoba, takie natura, coś w tym rodzaju. O. I odkładamy, i to już jest piąta, szósta, siódma, ósma manga w tym unboxingu, że tak to ujmę. I mamy tutaj, z tego co pamiętam, już tylko wyłącznie jedną serię, a jest ich tomików sporo. Tutaj Wzgórza Apolla też nie wiem, czy to było w kadrze, ale postawię tutaj, położę. I wyciągamy to od końca. Niestety, niestety, ale musisz. Ponownie Hanami. Uzupełniam kolekcję Hanami, jak możecie zauważyć. Mushishi tom 7. Mushishi tom 6. Jak mówiłem, to jest jedna seria, także możecie się spodziewać więcej Mushishi. Oczywiście Mushishi tom 5. Mushishi tom 4. W złą stronę poszedłem. Mushishi tom 3. Mushishi tom. Oczywiście, tak? Drugi. Jest drugi tom Mushishi, to już 6. I musisz i tą pierwszy. Ja tą pierwszy mam, ale wiadomo jak to jest. No, no nie kupisz bez jakiegoś tomu. Jeżeli ktoś ma 7 tomików, no to nie wypada też nawet coś takiego, o coś takiego prosić. I jeszcze się upewniam, tak, jest tutaj po prostu więcej zabezpieczenia. Ja położę to na chwilę tak, wyrzucę ten kartonik za siebie. Hopsa lala hopsa. I to widzieliście, tom pierwszy, może zaraz pokażę po prostu jak wygląda, dobra, pokażę po prostu, no co tam widzieliście, nie widzieliście, zaprezentuję wam. I tu już wiem troszeczkę o czym to jest, ponieważ czytałem pierwszy tom, który posiadam. To też jest dosyć spore wydanie, tutaj już nie mamy tego błyszczącego, ślizgiego papieru, jednakże mamy tutaj takie, jak możecie może bliżej zauważyć, jak to się... Nie, chyba nie kadruje za bardzo. Ale możecie, taki jest kratkowany taki papier, to półtwarda oprawa jest inne jakby wydanie. Inaczej się troszeczkę tutaj prezentuje to wszystko. I nie wiem, gdzie jest ten tom drugi, bo to tak położyłem, że jest tom drugi. No i to jest ponad 200 stron każdy tomik. To troszeczkę dużo. Opowiada o... Nie pamiętam, jak się bohater, szczerze powiedziawszy, nazywa. Natomiast opowiada o tym, możecie, tym okładkowym bohaterze. I to takie z pogranicza fantastyki, takie jakieś takie bóstwa bardziej też, jakieś tego typu yoka i tak dalej, klimaciki, gdzie nasz bohater, z tego co to, tak, mam nadzieję, że dobrze kojarzę, jest lekarzem, jakimś znachorem, kimś w tym rodzaju. I przemierza po prostu kraj i pomaga jakimś tam osobom. Po prostu takie raczej, z tego przynajmniej po pierwszym tomie, co mogę ocenić, to są takie bardziej pojedyncze historyjki, jakieś przypadki, takie krótsze jakby mini-arki, nazwijmy to, które jakby jakoś przedstawiają historię poszczególnych bohaterów, napotkanych postaci, czy samego jakby, no losy oczywiście samego głównego bohatera, które śledzimy. I nie jest to pełna historia, ponieważ jakby pełny zbiór ma... Tak? Dobrze śpiący? Tak, tak. Nie jest to wszyściutko, co jest u nas wydane. Jest również jeszcze wydane... Co takiego wydano u nas? No kolejny tom. Mam 7, 8, 9, 10 i z pewnością skompletuję. Nie skomplementuję. To można kogoś, a nie coś.
skompletuję z pewnością tą mangę, bo bardzo chciałem już od dawna i w końcu się nadarzyła okazja. No już te trzy tomiki to raczej sobie kupię nowe, ale jak możecie przynajmniej po zewnętrznej części tego tytułu zobaczyć, no to bardzo ładnie się to prezentuje i bardzo się cieszę, że coś takiego zakupiłem. Siódmy tomik czuję, że jest cieńszy. Pewnie nawet 200 stron nie ma, a ma 220, a czuć tak jakby gabarytowo był cieńszy. I no, możecie zauważyć te rysunki nawet po samych okładkach, no, grzbietach, czy te, no, nie grzbietach, ale no, tyle manki wyglądają bardzo fajnie. Ja, żeby też nie spoilerować, sięgnę po pierwszy tomik oczywiście, żeby wam mniej więcej przedstawić, jak ładne są tutaj rysunki. I jest to od autora Yuki Urushibara. Czasem mam problemy z tymi czytaniem, ale to nie tylko po japońsku, bo po polsku też się zdarzają problemy. Jest to nieoczywista kreska. Kreska, która może na pierwszy rzut oka nie być jakaś rewelacyjna, można tak powiedzieć, ale moim zdaniem bardzo, ale to bardzo klimatyczna i odpowiadająca temu, co wydarza się jakby w samej historii, w samej mandze. I co możemy śledzić? Oczywiście to są moje wrażenia, powtarzam po pierwszym tomiku tutaj, żeby była jasność i żebym tutaj nie wyszedł na kogoś, to zakłamuje rzeczywistość, bo możliwe, że później się tam coś zmienia. Jednakże, no, moim zdaniem to wygląda bardzo fajnie i mam nadzieję, że manga trzyma po prostu poziom, bo pierwszy tomik bardzo mi się podobał i chciałem to uzupełnić i właśnie się to dzieje. W końcu musi się 7 tomików. Przede mną jeszcze trzy, ale no wiadomo, nim te 7 przeczytam, a z moim czytaniem tych książek też wiadomo, no, ale mang na półce bywa różnie. No to zobaczymy. I teraz też poszukam jeszcze jakiegoś fajniejszego, jakiegoś kadru. Tutaj już na spokojnie, bo no tak, widzę tutaj bardziej fantastyka. Tylko też, żeby wam nie spoilerować tego wszystkiego. O, coś takiego. To nie jest może taka nowoczesna, turbo fajna kreska, ale mi się podoba. Wszystkie te kreski mi się podobają, co wam zaprezentowałem, te mangi. Natomiast tutaj, no, uważam, że to jest troszeczkę, można powiedzieć, o poziom wyżej. Jest to taki kunszt takiej, można powiedzieć, starego stylu, typu Vagabond, typu, nie wiem, co jeszcze by można do przyrównać, ale moim zdaniem wygląda to bardzo, bardzo fajnie. I myślę, że to by było już wszystko. Jeszcze wam pokażę, może zrobimy coś takiego. Taki myk, cyk, cyk. Jestem troszeczkę nieogarnięty, bo nie pomyślałem o tym, żeby to jakoś fajniej wcześniej pomyśleć o tym i ogarnąć, ale szybko to zrobimy. Chcę po prostu wam pokazać, jak to będzie wyglądało grzbietowo. Tak. Na sam koniec, bo już tutaj nie ma co tego tytułu omawiać, jak i pozostałych. Nie ma co też przedłużać jakby materiału na siłę. Tak się to, o, prezentuje, będzie prezentowało na półeczce. No, uważam, że Mushishi tu wypada najlepiej. Nie wiem, czy to jest specjalny zabieg, bo czasami hanami się zdarza tak, że... Mam nadzieję, że tu widać. Widać. O, może coś takiego zrobimy? Będzie lepiej widać. Nie wiem, czy to jest oczywisty, specjalny zabieg, jeżeli hanami, bo troszeczkę im się czasem zdarza, co mogliście zauważyć przy tych podwójnych wydaniach Vinland Sagi chociażby, że czasem im troszeczkę się odkleja, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają te grzbiety, czy są przesunięte jakieś napisy, czy coś w tym rodzaju. No tutaj gradacja troszeczkę. Wydaje się, że drugi, piąty i siódmy tom są dość podobne, natomiast szósty i pierwszy, szczególnie pierwszy, troszeczkę odstałem. Czy to specjalnie? No, nie wiem. By trzeba zobaczyć, jak wyglądają japońskie wydania, ale no to już się nie będę na tym rozwodzić, bo tutaj nie ma sensu. Jeżeli czytaliście Mushishi, to możecie dać znać, co sądzicie. Tak samo te wcześniejsze tytuły. Szczególnie interesuje mnie, oczywiście wszystko, ale szczególnie interesuje mnie to Odległa dzielnica i Podniebny orzeł, bo to są raczej takie nieoczywiste tytuły, które ciężko znaleźć u kogoś na półce czy w jakiejś kolekcji.
bo jednak są takie zapomniane. Przeze mnie też. Ja nie miałem pojęcia do niedawna, że coś takiego na naszym rynku było, jest, będzie, no bo to dawno było, nie za moich czasów, świetności, jeżeli chodzi o mangę i anime, bo jeszcze czymś takim się nie interesowałem. Raczej interesowałem się piaskownicą, kredkami i samochodzikami, no, ale no to inne czasy. Jakby teraz są inne, nieważne, już troszeczkę się gubię w tym, co mówię. Tak się to prezentuje, wszystkie mangusie, które zakupiłem. Zapraszam do dzielenia się wrażeniami, jeżeli chodzi o ten tytuł, ten tytuły i jeżeli się podobało, to lajeczka i subskrypcję po więcej i do zobaczenia w innych materiałach. Pa, pa.